Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj ja i moja niepomalowana twarz. Tadam! Nie, już widziałyście moją niepomalowaną twarz, więc to nie będzie żadna nowość. A dlaczego przychodzę z taką twarzą do Was? No słuchajcie, dzisiaj chciałabym z Wami zrobić test maseczki, którą zakupiłam, a właściwie dostałam. Dziękuję uprzejmie. Z AliExpress. Tak, ona jest z AliExpress i wiem, że takie coś będzie też dostępne od przyszłego miesiąca. No właściwie, o, to już, od czerwca. Tak, w Rossmanie. Tak, z marki AA i będzie się to nazywało bąbelkowa maseczka. Nie wiem jak z innych firm, bo się nie orientuję, a to dostałam i jest to nowość w mojej kosmetyczce. Właściwie takie działanie jest, no, nowy produkt. Także wygląda to tak. Jest to, no tak jak widać, węglowa maseczka bąbelkowa ze świnką. Nie wiem dlaczego ta świnka tutaj jest właściwie, nie wiem czy mam się martwić tym, ale opakowanie wygląda następująco. Mam nadzieję, że nie będę wyglądać tak jak ta świnka po zaaplikowaniu tego produktu. Oczywiście jest tutaj mnóstwo informacji po chińsku i są też informacje po angielsku, ale one są tak, słuchajcie, tutaj dobrane, bo pewnie macie styczność z produktami z AliExpress i w ogóle markami chińskimi i oni tutaj bardzo dużo błędów popełniają, więc można się bardzo fajnie pośmiać, ale z tego co tutaj informuje producent, jest to maska, która teoretycznie ma oczyszczać twarz z porów również, słuchajcie. I co tutaj należy zrobić? Maska ma nawilżać, ma oczyszczać, super ekstra i w ogóle. Najzabawniejsze jest to, że ten produkt zmienia swoją konsystencję i bąbelkuje. I słuchajcie, ja Wam tutaj przeczytam, to jest po angielsku, dobra, bla, 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 bla. Nie, no to jest naprawdę zabawne, co tutaj piszą. Dobrze, ale co należy zrobić? Należy oczywiście nałożyć ten produkt na twarz. Słuchajcie, później tak, no niewiele, później przez 5 minut namalować ten produkt. Tak tutaj jest napisane, także no nie mam pędzla, ale będziemy malować do chwili, gdy bąbelki zaczną się pojawiać, no oczywiście bąbelki, bla bla bla, wmasować ze skórę, w skórę minutę, coś takiego, tak. No i później oczywiście zmyć ciepłą wodą, używać 2-3 razy, tak, a skóra wrażliwa, no aha, skóra wrażliwa, spoko, ale używać ostrożnie. Także tak wygląda pudełeczko. Ta maseczka na AliExpress kosztowała 15 zł, ale jest jej sporo, na 100 gramów. W środku wygląda tak, tak to jest ten piglet, ta świnka. W sumie ona jest urocza. Chociaż, no dobra, tutaj wygląda tak. Opakowanie plastikowe, no jak na AliExpress, to wiecie jak to wyglądają te produkty, ale dosyć ładnie się prezentuje, także co ona tutaj zawiera, wodę, kolin, glicerynę, olej jojoba, o też, no dobra. Ach, Black Pig Mask, to jest zabawne, naprawdę, no i ona czyści, tak jak ja mówiłam, pozbywa się nadmiaru sebum, jest to takie delikatne czyszczenie i ma również nawilżać i wygładzać naszą skórę. Aha, odświeżająca. Dobra, nakładamy. Słuchajcie, w środku jak ona wygląda? Aha, tutaj jest takie coś zabezpieczające, jak widać. O, ładnie pachnie. Ojej, jak ona ładnie pachnie. Nie umiem określić tego zapachu, chociaż trochę jak... O, ja wiem. Jak zielona herbata. Czy tu jest w składzie zielona herbata, że to tak pachnie? Słuchajcie, to pachnie jak taka perfuma, ja bardzo lubię tę perfumę. Elizabeth Arden, tak? Green tea? Świetnie. Dobra, w środku wygląda tak. No jak to węgiel. Dobra, próbujemy. Dobra, nakładam, będziemy wyglądać pięknie. Pięknie, słuchajcie. Jestem bardzo ciekawa tego efektu bąbelkowania, że tak powiem. Bo czegoś takiego jeszcze na mojej twarzy nie było. Nakładamy. Bardzo przyjemnie się nakłada. Nie wiem, czy Wy macie te takie szpatułki do maseczek. Ja to tam nakładam paluchami. Także u mnie to tak wygląda. Miało być niewielka ilość. Dobra. Słuchajcie, jak test, to test. Oczywiście nałożyłam też na brwi, no bo nie byłabym sobą, gdyby nie nałożyła na brwi.
Okej. Ciekawa jestem, jak ta maseczka z AA będzie działać, bo z tego, co tam widziałam, słuchajcie, to ona ma bardzo takie fajne, pin-upowe, ładne opakowanie, ale ona chyba jest w saszetkach, bo wiecie, ja to tam byłam w Rossmanie i po prostu widziałam gdzieś na ekraniku się pojawiło. Czy wy to słyszycie? Tak, to tak bąbelkuje już, tak delikatnie. Patrzcie, jak to zmienia konsystencję na pianę. Bardzo szybko bym rzekła. Ale zabawne, swędzi to. Nie wiem, czy to swędzi, bo jestem uczulona na ten produkt, czy to swędzi, bo tak ma być, bo bąbelkuje. No, ale ciekawe, naprawdę, bardzo, bardzo fajnie. Niczego takiego nie miałam wcześniej, więc dlatego się tak jaram, słuchajcie. Tak. Dobra, poczekamy sobie. Właściwie to mogłybyśmy ustawić sobie jakiś tutaj minutnik, żeby zobaczyć, czy faktycznie to po 5 minutach zmieni konsystencję, zmieni kolor, ale oczywiście ja niczego takiego w moim telefonie nie mogę znaleźć. Dobra, jest. Dobra, nastawiamy na 5 minut i za ten czas to sobie pogadamy. Nie nastawiamy, bo się coś nam zacięło. Słuchajcie. Dobrze. A! Jakie to jest zabawne uczucie! Jak to śmiesznie bąbelkuje! Patrzcie, jak to wygląda na twarzy. Pewnie te wszystkie pory i te wszystkie brudy zaraz tutaj wyjdą. Ale dziwnie, wyglądam, jakby mi nos miał zaraz eksplodować. Ale zabawne. Nie wiem, czy wy to słyszycie, bo na zewnątrz też jest dosyć głośno. I czy to słychać, czy nie, ale to tak jakby mi się troszkę tak twarz gotowała. Ale dobra, jest okej, dobra. Śmiesznie. A! W ogóle opowiedzcie o swojej ulubionej maseczce, bo to też mnie ciekawi. Ja bardzo lubię pielęgnację maseczkami. I w płachcie. I takich drogeryjnych, takich wiecie, gotowych produktów. O! W sumie to jest nawet przyjemne. Nigdy nie wiem, no nie miałam czegoś takiego, że pijawki mi chodziły po skórze, ale to jest taki delikatny, taki wiecie, jak się kąpiecie i tak piana wam znika. No ja od tłumaczenia wrażeń jestem po prostu najlepsza. Jeszcze trochę, no to nam pobąbelkuje na twarzy. Te zbliżenia mogą być drastyczne. Ale naprawdę, bardzo, bardzo przyjemny efekt. Taki, no niespotykany. Przed chwilą po prostu ja zakładałam soczewkę i teraz coś tam w moim oku się dzieje. Wiedz, że coś się dzieje, coś tam nie pasuje. No, także czekam na nowe soczewki po prostu. Przyjemnie. Czy wy to słyszycie? Super, naprawdę. O, to jest takie orzeźwiające, ja naprawdę wam to polecam. Co prawda nie wiem jeszcze, jak to czyści skórę, czy ją doczyszcza, czy faktycznie wygładza, ale dla samego tego wrażenia to jest warto, bo to tak jakby wam piana siedziała na twarzy i tak przyjemnie, tak odświeżała cerę. I można by tak siedzieć i tak, och. A co oni tam kazali zrobić? Czy oni kazali to wmasowywać w skórę? Po upływie 5 minut, czy co? Bo już oczywiście zapomniałam. Także skonsultujmy się z tą bardzo ograniczoną słownie etykietką. Bla, bla, bla. Until bubble starts. Hand message. Aha. No dobra. Kurczę. Patrzcie. Batman. Dobra, zaraz to będziemy wmasowywać w skórę. Ja po prostu jestem pod takim wrażeniem, że chyba mnie zatyka i nie mogę wam nic opowiedzieć. Nic. A, opowiem wam historię, bo ostatnio sobie przypominałam czasy mieszkania w akademiku. Opowiem wam historię, jak to był alarm w akademiku, bo on dosyć często się pojawiał i dosyć często przyjeżdżała straż pożarna, no bo wiecie, jak to jest. Tyle osób i oczywiście w kuchni zawsze ktoś zrobił kuku, no i później było słabo. Ale z racji tego, że te alarmy bardzo często się pojawiały, no to my, studenci, tak wiecie, tak trochę, no tak
olewaliśmy te alarmy, no bo to często były te głosy, często głos z głośników, tak? Świetne masło maślane nam powtarzał, że proszę opuścić pokój, bla bla bla, la 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 i tak dalej, bo tam na przykład ktoś, nie wiem, telewizor wyrzucił z okna, to też było zabawne, to znaczy to, nie wiem, czy on w kogoś trafił, czy tylko w chodnik, ale to już tam abstrahując. No i słuchajcie, i pewnego dnia był jakiś tam alarm, ja byłam, pamiętam, w swoim różowym kubraczku, bez makijażu. No i tak sobie pomyślałam, leci ten alarm, leci, dziewczyn nie ma, dziewczyny no były na zajęciach wtedy, ale ja sobie pomyślałam, no w sumie jest tak cicho, poszłam do naszego segmentu, bo razem w tym segmencie mieszkało nas 10 osób i patrzę, nikogo nie ma, sobie myślę. Dobra, czy ja się tutaj spalę, czy co robić? No i słuchajcie, sobie tak siedzę na komputerze, bo tam coś tam robiłam oczywiście. No i zaraz zapukał do moich drzwi strażak. Co pani tutaj robi? Dlaczego pani tutaj jest? Przecież jest alarm! I ja mówię, dobrze, dobrze, ja już zaraz idę. On tam, wiecie, już poszedł pewnie sprawdzać po innych pokojach, a ja zamiast od razu wyjść, wzięłam kredkę do oczu i pomalowałam linię wodną. Także tak, takie było moje przygotowanie do alarmu. No, to był wtedy prawdziwy, że tak powiem, alarm. Nie no, każdy był prawdziwy, tylko ten to był już jakiś tam bardziej poważny, jakiś poważniejszy. Także taka była moja historia ze strażakiem. Dobra, 5 minut już zapewne minęło, także moja ręka wygląda następująco. Ale to fajne jest, kurczę. Znaczy, nie wyglądam zbyt urodziwie, wyglądam jakby mi twarz spuchła, ale po prostu, no dobra. To słuchajcie, rozmasujemy, tak jak tutaj podają w instrukcji. I zaraz ja pójdę się zmyć i opowiem o moich zapewne niepowtarzalnych wrażeniach. O, ale z tą pianą było lepiej, bo teraz jak ja rozmasowuję, to ten produkt to właściwie, no... Nic ciekawego. No dobra, rozmasowałam. Teraz mam nadzieję, że poczekacie chwileczkę. Ja pójdę to zmyć i wrócę do Was i sobie porozmawiamy, jakie mam wrażenia, czy moja skóra jest oczyszczona po pierwszym razie z tą maseczką. No dobra, wróciłam do Was z podsumowaniem tej maseczki i powiem Wam, że jestem z niej bardzo zadowolona. Nie patrzcie tu na moje oko, bo tu mi coś no wpadło. Także słuchajcie, ja jestem z niej bardzo zadowolona, bo naprawdę skóra jest oczyszczona, jest gładziutka i jednocześnie jest nawilżona. Czyli to jest to, czego szukamy w maseczkach. To znaczy, nie wiem, czego Wy szukacie, ale ja właśnie szukam tego oczyszczenia, nawilżenia, tak, głównie to. I żeby skóra była wygładzona, przyjemna w dotyku. I tak właśnie jest po użyciu tej maseczki. Także ja ją bardzo serdecznie Wam polecam. Jeśli wiecie o innych produktach, bo ja no nie orientuję się akurat, tylko tak jak Wam mówiłam, widziałam tę maseczkę AA i wiem, że ona będzie dostępna, jest dostępna od czerwca. Także tak, a ja sama mam po prostu tę. Także jak widzicie, nie zrobiła mi się twarz świnki, mam nadzieję. I jestem bardzo zadowolona z tej maseczki, było to moje pierwsze wrażenie. Naprawdę bardzo fajnie skóra jest oczyszczona. I no, muszę powiedzieć, że naprawdę jest to produkt warty kupna. Także jeżeli się zastanawiacie, jeżeli jesteście fankami AliExpress, tak jak ja, to jak najbardziej Wam polecam tę maseczkę. A jeśli nie zamawiacie z Ali, to myślę, że warto zainteresować się po prostu tą bąbelkową maseczką jako produktem, jako takim. No i po prostu spróbować. Także ja Was na razie żegnam. Dziękuję Wam za oglądanie. Dajcie znać, czy kupicie taką maseczkę, czy macie już taką maseczkę, czy może drogeryjna maseczka też jest jakaś taka inna, w sensie z tych bąbelkowych. A ja Was tymczasem żegnam. Jeśli Wam się podobało, bardzo chętnie przyjmę wszystkie kciuki w górę i przeczytam Wasze komentarze o maseczkach, o alarmach przeciwpożarowych, o spotkaniach ze strażakami i tym podobne. Także dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć! Wiecie, że tutaj w środku była taka szpatułka do nakładania tej maseczki? Także no, ja chyba użyję następnym razem tej szpatułki, bo oczywiście jej nie zauważyłam. Brawka, brawka dla mnie. No, dobra, cześć, cześć, no.